No dobra, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony do was Jagdyrper, witam w długo oczekiwanym i zapowiadanym zajebistym zwiastunie, który widzę, że wam się świetnie się przyjął i spodobał się wam, odcinku z Assassin's Creed 2 i zabieramy się za tym, na czym skończyliśmy, a skończyliśmy na zbieraniu stron kodeksu. Kodeks asasynów, który będzie wyszedł w tym fajnym miejscu. Chociaż jak się tak przyjrzycie, to ciężko odkryć, co na tych stronach kodeksu tak naprawdę jest zapisane i gdzie oni wyczytali tam jakieś tam informacje zapisane, no ale cóż. No to co, jedziemy z openingiem i zaczynamy. No dobra, już po openingu zaczniemy od tej strony kodeksu, bo jest poza murem i tak mi się nie chce, najdłużej mi się za nią schodzi, więc jedziemy. Opening był już tak, jeżeli jakieś jeszcze pewne tam problemy w trakcie odtwarzania filmików czy jakoś jakościowo, to spowodowane jest tym, że mi po prostu system ostatnio znowu zaczął świrować. Nowy program, musiałem aktualizację do Opsa zrobić i z tymi nowymi aktualizacjami jeszcze muszę dojść do ładu i składu, musimy się zapoznać, tak, poznać swoje mocne, słabe strony, wiadomo, jak to na pierwszej randce. Właśnie to jest taka, powiedzmy, pierwsza gameplayowa randka, bo zwiastun się nagrał. Tu jest Minerva, jakby ktoś szukał w tym miejscu, jakby ktoś dokładnie szukał, to jest tu, o, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. Następne jest w kościele, jakbyś, znaczy za kościelem, jakbyś ktoś szukał. Na ściance tam jest kolejne pióro, które też zamierzam później zebrać. Znaczy, zamierzam zebrać, ale nie tutaj, tylko w innej kampanii. Po prostu na innym zapisie, to po prostu robię 100% sobie jeszcze. A tam już tylko skarby zostały wybierane. Nienawidziłem jeździć konno w tej części, jest to tak jakby nieświarne, niefajne w ogóle, się nie komponuje jakoś fajnie. W ogóle muszę przestawić ten przycisk nagrywania, bo nie chcę, żeby mi się w środku wyłączyło nagrywanie. Już tak miałem parę razy, że o, tutaj sobie fajną scenę nagrywam, po czym się okazuje, że nie chcę, ten przycisk się nagrywanie wyłączyło. Ironia. A tu kolejny koniec. Nie wiem, kto to tu postawił w ogóle, po co tu w tym miejscu? Co to w ogóle zbiera? No już jestem, ten przycisk wyłączyłem. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Dobra, pojedziemy sobie naokoło, pozwiedzam okolice. W ogóle nie wiem, czy państwo wią, znaczy wiedzą wią, w zależności, którą gwarę i w którym miejscu to mieszka. Wią, że studio Netflix zabiera się za ekranizację Wiedźmina. Po części ciekawość mnie bierze, bo się podobno ma tam Sapkowski jakoś tam bardziej zainteresować tym, nie tak jak przy serialu, który fabularnie wyszedł tak, że po prostu, no, fabularnie był beznadziejny, chociaż tam tylko parę fajnych elementów w samym serialu się pojawiło, a film ma podobno być anglojęzyczny, przez amerykańskie studio zapewne robione, w ogóle, zresztą kto sobie chce, to sobie znajdzie tą informację na gazecie, na Kwaju jest, na fejsie pewnie już parę osób widziało. No, ciężko mi uwierzyć, że ktokolwiek jeszcze, że ktoś o tym jeszcze nie słyszał. Gdzie byliśmy? Byliście, a tu byliście, dobra. Idziemy. To się nazywa chwytna rączka. Bez skojarzeń.
Nagle. Niektóre gry mają ten fascynujący motyw znajdywania przedmiotów. Ja najbardziej nie lubię gier, w których nie ma żadnych porad, jak co znaleźć. Chociaż na przykład z tym nowym programem właśnie zabrałem się za niego, bo znaczy z tą aktualizacją, nową wersją, bo na starej wersji nie wiem dlaczego nagle Assassin's Creed 2 zaczął śmieszne lagi robić. Śmieszne, bo nie powinien w ogóle lagów robić przy tej grze, zważywszy. I tak jakby pomyślałem, że dobra, jest aktualizacja, to od razu sobie zrobię. I zrobiłem, pomyślałem, że skoro już tutaj rozgryzłem ten system odtwarzania, nagrywania, z tym się też sporo pogryzłem, ale już doszedłem do tego. Pomyślałem, że zajmę się recenzjami serii AC, które miałem zrobić bardzo dawno, dawno temu, miałem zacząć od Unity i tak jakby okazało się to, co mówiłem, ta gra jest strasznie chujowa i jest chujowa tak bardzo, że na mój system nie chce jej odpalać. I to nie jest fake, to jest autentyczny fakt. Mój system nie chce odpalać Assassin's Creed w ogóle. Powinno odpalać na maksymalnych ustawieniach, bo już ją odpalałem i nagle przestała się odpalać. I to ani reinstall, ani nie wiem, reset komputera, czy jakieś tam czyszczenie systemu, czy gdziekolwiek bym nie zaglądał, to nie ma żadnej informacji, skąd się bierze to, że system nie akceptuje tej gry. No po prostu nie akceptuję i prawdopodobnie nawet nie wiem, czy jak nowy system będę robił, a będę robił do Shadow of War oczywiście. To w zasadzie powinienem sprawdzić, czy ta gra w ogóle będzie płynąć. Także jeżeli ktoś chce zagrać w Unity, to polecam tylko fabularnie. Znaczy fabularnie zdecydowanie nie polecam. Polecam raczej w takim stopniu, nie wiem, graficznie zobaczyć, czy jak to tam otworzyli właśnie ten rewolucyjny Paryż, żeby zobaczyć, pozbierać parę rzeczy, ale tak fabularnie co do walki, to zdecydowanie odradzam. Tak, wiem, co chciałem zrobić, ale już się pomijałem. Także ogólnie nie polecam tej części. Wszystkie polecam z wyjątkiem tej. No i Syndicator tak średnio polecam, ale to już tam. Gówno. Klaudia jest tu, przepraszam. Trochę się zagadałem, zapomniałem. Ale jest tu siostra. Salute, Claudia! Our uncle is un monstro! This is outrageous! What's happened? He's making me work! If father was here, ojej, kazuje ci pracować! Like o kurwa, jakie to jest straszne! Supposed enslavement. Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, thank you. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Thank you. Szczerze to w tej grze akurat pieniądze grają najmniejsze skrzypce. W zasadzie jeżeli się umie walczyć, to... Tak. Już zapomniałem, że to nie biorę, tylko po prostu skrzynię. Buongiorno. Is there something wrong? Sir Mario hired me to deal with this mess. But I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio. Am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this tunnel, I'm going to need it. I have a price list here for your shops and renovations. Just bring me gold, take a chance, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates.
Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale momentami tutaj się pojawia taki udźwięk, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd. I zaczynamy to strasznie irytować, jakby się nie był w stanie na przestrzeni wszystkich lat, jakie skorzystałem w forach, w centrach, przy różnych gościach, którzy się znali na graficznych i dźwiękowych sprawach. Nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego się taki dwudźwięk pojawił. Będzie... Bierzemy sobie Marszanda. Marszanda. No, zawsze mylę z tą nazwą. Dobra, jakby ktoś chciał wiedzieć, to tu w studni są skarby. W kościele są dwa skarby. W kopalniach są jeszcze skarby. I tutaj jeszcze są skarby. Buon viaggio! Dobra. 700. Dobra. Czas odwiedzić miejsce, które już wam pokazałem. Zwiastunie, teraz odwiedzimy je na żywo. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. No nareszcie. Ksiądz Krypta mi się bardzo podoba, tylko zbroja mi się nie podoba w ogóle. Jeszcze ich nie ma zapisane. Pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Ale ono, czy tu ruchy, skurzałe? No dobra. This is the sanctuary. It was built by my great grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. Prawdopodobnie. Ale krypto fajne. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Tak, i tu jest taka ciekawa informacja. Pewnie większość z was zauważyła, że możecie mieć na tą zbroję na sam koniec tej części, ale i tak w Brotherhoodzie będzie w tej czarnej zbroi Altaira, chociaż teoretycznie ona się tam nie powinna znaleźć. Tak jakby rozumiecie, ani Altair nigdy nie nosił takiej zbroi, nawet okresu swojego życia. W żadnym momencie swojego życia nie nosił tej zbroi, ale tutaj to jest jego zbroja. Dobra, nic nie zamierzam kupować, bo w zasadzie mi wystarczy to, co mam. Dosłownie. W zasadzie z tym uzbrojeniem, co mam teraz, mógłbym pójść na każdą możliwą walkę. Wybieram najbrzydszego konia w okolicy. Nie! Nie wiem. Nawet nie wiem, jak długi dzisiaj odcinek zrobię. Ponieważ dawno nie było odcinka i... W zasadzie... Teraz zacząłem dość poważnie pracować i stwierdziłem, że nie będę wrzucał już tak odcinków z powodu ilości wyświetleń, tylko po prostu jak będę miał chwilę czasu, czy gdzieś tam, to wtedy po prostu wygospodaruję te dwie godzinki, nagram odcinek i go od razu wrzucę, tak? Po prostu do czasu, aż nie będą te godziny pracy stałe, na razie muszę na tym systemie robić, tym systemie nagrywania i na tych programach, co w tej chwili mam, więc... Chwilowo jestem uziemiony w tym systemie, w którym jestem. Jeszcze przez czas będę. Wybierać odpowiednią kasę, żeby kupić porządny sprzęt, to jednak trochę potrzeba. A na tanioszce nie zamierzam...
Nie od razu wchodzi, tak już. Ezio, you are still alive. Tak, żyje. Look at this place. The past 2 years have been kind to you. But you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Tu dla ciebie. Haha! You found another one! How exciting! This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh! It seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. What to make of all this? Of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Podobno krążyły plotki, że Leonardo był homoseksualistą. Nie pedałem, homoseksualistą. Jest różnica. Zresztą może wielu z was o tym wie, że jakby w tej chwili się wojna zaczęła, że tak zwani mężczyźni, którzy teraz są nazwani mężczyznami, znaczy mężczyźni, tu pomadka, tutaj ten bez żadnego określenia, ale włosy nadrwala, broda nadrwala, zobaczą siekierę. Tak to będzie wyglądać, mniej więcej. Nie wiem, jakby, nie wiem, takiego mojego kumpla, zresztą należy mu się to, co on powiem, jakby go na przesłuchanie wzięli, wystarczyłoby, nie wiem, powiedzieć mu, zfilmuj cię paznokcie, nie, on mieszka tam, jakby co tam ja, i by sobie poszedł. Tak mniej więcej wyglądało przesłuchanie na współczesnych, kurde, tak zwanych mężczyznach. I zaraz oni no i pik. Co to ofnie? Co tam masz dla mnie, Leonardo? I've done it. Come quickly. Look. Take it. Try it. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. Już wiemy, co to jest. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La Volpe. A fox. Capisco. Or do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. Oczywiście. Jest dwa ukryte ostrza, chociaż to drugie wygląda takie... Wygląda to, no nie pasuje do niczego. No dobra, a więc spotkamy się z La Volpe. No to jedziemy od razu, skoro już jest okazja dać komuś po ryju. That faithless husband of mine is cheating. I know it. Co to kurwa jest? Please teach him a lesson for me. Jakiś błąd w grafice. Miejmy nadzieję, że to błąd w grafice. Jeżeli takie brzydkie baby były w tamtych czasach, to kurwa, cieszę się, że nie urodziłem się w tamtym wieku. Chodźmy. Kolaneczko, piącha, idyka. Uwielbiam zapach świeżych krzyków. Teraz poczekamy. Kurde, chciałbyś co? Nie mam. To na
tomato, and she wins. I give up. That bitch. I mean, wonderful wife of mine. I'll go home. No, wypierdolą. W zasadzie to można jeszcze go pogonić, tam. Wow! A tego jeszcze nie widziałem. Wow. Fajne. Czad. Dobra, idziemy spotkać się z Lavolpę. Co to mi odpierdala w tym? Jaki chwyt, mówiłem, chwyt na rączki ma. No i chyba z serii Assassin's Creed najbardziej lubię właśnie to popierdolenie po dachach. Chociaż to w syndykecie zostało po prostu zniszczone, po prostu brutalnie zdeptane do granic możliwości, skoro już tu jestem. Sobie pójdziemy pooglądać miasto. Jakby powiedział Obelix. O, ale tu pięknie. Przestań się wygłupiać! O, ale wy malutcy jesteście! Nie opowiadaj głupot i złaś z tego synca! Dokładnie. Jak robaczki. Idealnie znaleźliśmy się w miejscu, w którym chcieliśmy się znaleźć. Nie ma to jak zaplanować sobie akcję i generalnie, żeby czymś się wszystko. Jeśli dokładnie to on jest... podejrzę, jak zawsze zapominam. Tu? Tak, widzę. What? My pouch! Oh, my money! Your money! I don't have your money! Poważnie? Get back here! No to jest ciekawe, złapałem go, a jestem tutaj. I really have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, Gagliagole, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Ah, yes. Here is your money. Dzięki. Follow me, but we must move fast. Think you can keep up? Nessun problema. Yeah, sure. Mi się zaoczą wszystkie moje rękawiczki. Dawaj. What are you doing back there? I said to keep up with me. Masz minutę. Kurwa, kamera mi zdziała niechcący.
strasznie tego nie lubię w wielu grach, tak gdzie... No... No po prostu nie lubię tego. No, w każdym razie i tak zdążymy. Znowu syp na dłoń. W ostatniej sierze. Teraz jest spacerek. I na 10 zajmę na życie. Here we are. Francesco. Ale się zasapałeś. A on nie śladu. Inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle. Turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. That's you! There! Sai, le armi servono a duellare. Dai! Ora! Mi vedo normale, sai, se fai bravi, sai, dai. I wchodzimy do katakumb. To była krótka walka, ale jakże inspirująca. Był asasyn, nie ma asasyna. Robię to wczytywanie z tymi pomieszczeniami, się strasznie irytuje, no ale cóż. Są rzeczy, których się pozbyć nie można. Że nie ma tu 100%. To ciekawe, jestem teraz rozpoznawany, czyli każdy strażnik, który mnie zobaczy, znaczy każdy strażnik już mnie poszukuje. Przynajmniej tutaj taka jest teoria. No przecież nikt nie wiadomo, czy jestem w tym miejscu, ale... Cóż... Fajne Ciekawe, po co pójdę na spotkania, o którym teoretycznie nikt nie ma wiedzieć, nie? Nie wiedziałem, co to miał. Thank you.
jeszcze. To jest fajne, to mi się zawsze podobało. Tylko raz udało mi się wskoczyć centralnie w to miejsce. Raz. Widzę ciekawostka, tu w środku jest skrzynia. Jakby ktoś tam konkretnie zbierał, to tu w środku jest skrzynia. Nie znam teraz zabiera. Niby nie potrzebuję. Zawsze lepiej jest mieć więcej złota niż nie mieć, a potrzebować. Było blisko. Zawsze nie na tą belkę wchodzi, co ja chcę. I teraz tam. Za każdym razem muszę na to skoczyć. Zwłaszcza przychodziłem już na grę kilka razy. Merda! The door! Keep watch while I go look. This was supposed to be an easy job. I told you we shouldn't have come here. If I hear anything, I'm running to the other guard post. So help me God! No dobra, skoro mamy już trochę czasu, nie to miałeś zrobić, bęcwany ty. Szybki jest skrzydeł, nie? Napierdam. Zawsze musi zepsuć, czy coś jest. On jest trochę jak Indiana Jones. Strażnicy tam są. Myślicie, że powinienem do nich zajrzeć? A nie. Po co mi przeszkadzać w popołudniowej kawce, nie? Et benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti. O kurwa! Bernardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. To powiedział naszym ludziom, ale napis jest twoim ludziom. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. See, si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something?
Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely to have both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son is murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Oh. Molto bene. I should be off. I've some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Look at that statue. Yeah. It's identical to one in the Villa Auditore. I think you stumbled onto one of the assassin's tombs Ezio's uncle mentioned. A, chociaż nigdy o tych danych znaków akurat nie słyszeliśmy. Chociaż... Now that we know the way in, I'll tag the landmarks containing tombs in the database. Tym bardziej przypominał pizza Regisa z Revelations. No ale coś. A chance for me to blend with the crowd, get close, and stop this madness. If they succeed, if we lose Lorenzo and Firenze falls to the Pazzi, it will not come to that. I promise. I hope you are right. Oczywiście. Sardine, 10 a 2 salti. No dobra. Miałem jeszcze ten pójść odwiedzić kryptę, ale to już zrobimy w następnym odcinku. I w następnym odcinku uratujemy Lorenzo de Medici. Także i tak już 40 minut ten odcinek trochę ma koło tego czasu, także dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na następny gameplay, który mam nadzieję, że pojawi w przyszłym tygodniu, jeżeli znajdę właśnie sobotę bądź niedzielę, będę miał wolną. Prawdopodobnie sobotę albo piątek, nawet jeszcze sobie zrobię wolnym. Tak czy siak, do zobaczenia.